im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. W południe zapraszam na informacje dnia. A na początek informacje z kraju. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wczoraj po godzinie 21 opuścili zakłady karne. Wcześniej decyzję o ich ułaskawieniu potwierdził prezydent Andrzej Duda. W Radomiu jeszcze wczoraj ludzie gromadzili się pod zakładem karnym, w którym przebywał Mariusz Kamiński. Uwolnij Kamińskiego! Uwolnij Kamińskiego! Już wtedy była to kwestia godzin. Po tym jak do prezydenta trafiła opinia prokuratora generalnego, zapadła decyzja o ułaskawieniu w innym trybie, tym opisanym w kodeksie postępowania karnego. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Prokurator generalny Adam Bodnar w procedurze, jaką rozpoczął prezydent, mógł zdecydować o wcześniejszym opuszczeniu więzienia przez polityków. Odmówił. W sprawie prezydenckiego ułaskawienia wydał negatywną opinię. Dziękuję za to, że tu, dopiero tu, ale jednak w tym miejscu dokonała się sprawiedliwość. Żony polityków oczekiwały natychmiastowego wykonania decyzji o ułaskawieniu. Jedziemy jak co dzień do zakładów w Radomiu i w Przytułach Starych odebrać naszych mężów. Po godzinie 21 Mariusz Kamiński opuścił więzienie w Radomiu. W Przytułach Starych na Macieja Wąsika czekali najbliżsi, wśród nich żona byłego wiceszefa MSWiA. Maciej Wąsik! Maciej Wąsik! Maciej Wąsik! O tym, co działo się po decyzji prezydenta o ułaskawieniu, Maciej Wąsik mówił w rozmowie z telewizją Republika. Wyjaśnił, że w trakcie pobytu w zakładzie karnym śledził to wszystko, co działo się w Polsce za sprawą telewizji Trwam. Bardzo dziękuję telewizji Trwam za rzetelne informacje. Modliłem się razem z telewidzami telewizji Trwam codziennie wieczorem, zmawialiśmy różaniec. Kiedy dzisiaj się dałem do różańca, otworzyły się drzwi i przyszedł funkcjonariusz służby więziennej i powiedział, wychodzi pan na wolność. Telewizja Trwam relacjonowała marsz w Warszawie, na którym jego uczestnicy protestowali przeciwko decyzji o uwięzieniu polityków. Specjalne wydanie programu Polski Punkt Widzenia miało miejsce przed zakładem karnym, w którym przebywał Maciej Wąsik. Jutro posiedzenie Sejmu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą chcieli wziąć udział w obradach. Pytanie, co zrobi marszałek Sejmu, który wśród orzeczeń Sądu Najwyższego uznaje tylko wyrok Izby Pracy, odrzuca orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich wyborach Mariusz Kamiński uzyskał ponad 44 tysiące głosów, Maciej Wąsik ponad 24 tysiące. Politycy uzyskali poselskie mandaty. My stoimy na stanowisku, że w momencie, kiedy ktoś został prawomocnym wyrokiem skazany karnym, traci mandat i przestaje być posłem. I podobne stanowisko od początku przedstawia Szymon Hołownia. W sprawie Mariusza Kamińskiego decyzję o wygaszeniu mandatu marszałek oficjalnie opublikował, powołując się na orzeczenie Izby Pracy. W sprawie Macieja Wąsika takiego orzeczenia nie było i na razie nic nie wskazuje, by Izba Pracy powróciła do sprawy, co potwierdzają słowa jej prezesa, profesora Piotra Prusinowskiego. Na tę chwilę nie będziemy się zajmować sprawą pana Wąsika, bo została ona formalnie zakończona postanowieniem o przekazaniu sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Izba Pracy Sądu Najwyższego podjęła decyzję, że orzeknie w sprawie mandatów poselskich, choć nie ma przepisu, który przydzielałby takie sprawy właśnie tej Izbie. Orzeczenia oczekiwał od niej marszałek Sejmu. Przedstawiał publicznie, jakiego chce składu sędziowskiego. Sąd Najwyższy kontroluje postanowienie marszałka, a marszałek chciał dyktować sądowi, jak ta kontrola ma wyglądać. Stąd stanowisko profesora Ryszarda Piotrowskiego, który, choć trudno przypisać go do któregoś z obozów politycznych, uważa, że mandaty posłów Kamińskiego i Wąsika nie wygasły. Próba stwierdzenia wygaśnięcia mandatu podjęta w Sejmie była usiłowaniem nieudolnym. Izba Pracy nie jest wskazana przez ustawę o Sądzie Najwyższym jako izba właściwa. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zapowiadają, że wrócą do Sejmu, choć wszystko wskazuje na to, że obecna większość będzie próbowała im to uniemożliwić. Prezydent tym razem prawidłowo skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wpis premiera Donalda Tuska. Prezydent, który wybrał ułaskawienie przez procedurę z kodeksu postępowania karnego, jest oskarżany przez rządzącą większość o to, że sam mógł wcześniej pozwolić politykom opuścić więzienie. Andrzej Duda
konsekwentnie zajmuje stanowisko, że samo zatrzymanie polityków było niezgodne z prawem, a w mocy wciąż była jego decyzja o ułaskawieniu z 2015 roku. Sąd okręgowy w Warszawie nie miał wątpliwości co do skuteczności wówczas działania prezydenta i aktu ułaskawienia. Później nie miał co do tego również żadnych wątpliwości i potwierdził zgodność z konstytucją działania prezydenckiego Trybunał Konstytucyjny. Z kolei Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, której rząd nie uznaje, orzekła, że marszałek Sejmu nie miał prawa wygasić mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Konstytucjonalista profesor Anna Łabno wyjaśnia, że prawo łaski jest uprawnieniem prezydenta, które nie podlega kontroli. Dlatego prezydent mógł skorzystać z niego również bez prawomocnego wyroku. Kończąc w ten sposób całkowicie sprawę odpowiedzialności karnej obu tych panów, co jednak nie zostało uznane przez Sąd Najwyższy, nie zostało uznane przez oba sądy okręgowe w grudniu ubiegłego roku. Na tej podstawie politycy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik uznali wyrok Sądu Okręgowego za nieistniejący. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapowiedzieli głosowanie przeciwko ustawie budżetowej, chcą, by Trybunał Konstytucyjny zbadał jej uchwalenie. Ma to związek z niedopuszczaniem do udziału w pracach Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pierwsza istotna uwaga, którą zgłaszamy, to nieprawidłowości w przeprowadzonym procesie legislacyjnym tej ustawy, polegającym na bezprawnym niedopuszczeniu do prac nad tą ustawą dwóch posłów, którym bezprawnie uniemożliwiono wzięcie udziału w pracach nad budżetem. Mamy nadzieję, że ta kwestia bezprecedensowa w historii polskiego parlamentaryzmu będzie zbadana przez Trybunał Konstytucyjny. Klub Senacki Prawa i Sprawiedliwości zamierza złożyć stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Bez pytania prezydenta o zdanie, powołując się na opinie prawne, prokurator generalny postanowił wymienić prokuratora krajowego. Uznał, że Dariusz Barski nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Trybunału, profesor Krystyna Pawłowicz, wydała postanowienie tymczasowe, w którym nakazała Adamowi Bodnarowi powstrzymanie się od działań, jakie uniemożliwiałyby wykonywanie uprawnień przez Dariusza Barskiego. Prokurator generalny oskarżył Trybunał, że uzurpuje sobie kompetencje, których nie ma, i odrzucił postanowienie tymczasowe. Zostało wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa. I właśnie na tę próbę argumentacji swojej decyzji przez polityka rządu zwrócił uwagę sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Mariusz Muszyński. W swojej opinii opublikowanej na blogu wskazał, że zarzut wobec profesor Krystyny Pawłowicz, że jako poseł uczestniczyła wcześniej w uchwalaniu ustawy, którą miała skontrolować, jest nietrafiony, bo to nie poseł, a Sejm stanowi prawo. A w regulacjach, na jakie powołuje się minister, chodzi o sytuację, gdy sędzia Trybunału był wcześniej premierem, ministrem czy organem jednoosobowym. Pełnienie funkcji organu to nie to samo, co bycie członkiem organu ustawy. To jednak uchwala Sejm, a nie poseł. W sprawie próby odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego śledztwo wszczęła prokuratura regionalna w Warszawie, by zbadać, czy prokurator generalny Adam Bodnar nie przekroczył uprawnień. Na naszej antenie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajął zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Nie można w ten sposób omijać prawo i tworzyć, nie wiem, jakiś... To nawet określić normą, szczerze powiedziawszy, czyli poprzez wykładnię, pismo, opinię, dokonywać zmiany ustawy. Ustawa wskazuje, że nawet powołując nowego prokuratora krajowego, Adam Bodnar nie może zrobić tego z pominięciem głowy państwa. I zmieniamy temat. Bez wynegocjowania dwustronnych zasad współpracy z Ukrainą Polska nie zniesie embarga na produkty rolne ze wschodniej granicy, przekazał minister rolnictwa. Komisja Europejska wciąż odkłada decyzję w sprawie liberalizacji handlu z Ukrainą.
Polska według zapowiedzi ministra rolnictwa będzie prowadziła z Ukrainą rozmowy dwustronne. To w nich ma rozstrzygnąć się, co dalej z embargiem, jakie wciąż obowiązuje i obejmuje pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Dopóki nie wynegocjujemy dwustronnych zasad, jeśli chodzi o przepływ towarów, to nie będzie zniesione embargo. Minister Czesław Siekierski mówi, że skalę przepływu towarów z Ukrainy można oprzeć na modelu, jaki podjęła Rumunia. Kijów wydaje licencję na eksport towarów, Bukareszt realizuje kontrolę i sprawdza skalę napływu produktów rolnych. Negocjacje mają nie być łatwe. Polska na forum unijnym naciska też, by dokonać zmian w mechanizmie tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą. Komisja Europejska odkłada ogłoszenie swojej propozycji w tej sprawie. Warszawa oczekuje, że w rozporządzeniu znajdą się narzędzia ochronne. Żeby w sytuacjach szczególnie trudnych, żeby mogła być reakcja jednego kraju, która by ograniczała czy wręcz zamykała napływ towarów danego produktu, który narusza rynek. Na naszej antenie były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ostrzegał, że nieograniczony import produktów rolnych z Ukrainy wciąż stanowi ogromne zagrożenie dla Polski i dotyczy większej grupy towarów, m.in. cukru, jaj, drobiu, a także owoców miękkich. Poseł PiS-u tłumaczy, że duży wpływ na postawę Komisji Europejskiej mają międzynarodowe korporacje, które nie liczą się z sytuacją rolników, a chcą mieć dostęp do ukraińskiego zboża, nie płacąc w kraju żadnych podatków. To jest uleganie lobby, wielkiemu lobby międzynarodowemu, które, śmiem to powiedzieć, otwarcie pasożytuje na rolnictwie ukraińskim. Polityk PiS-u uznał, że minister Czesław Siekierski rozumie zagrożenie, z jakim mamy do czynienia, ale jest osamotniony. Jan Krzysztof Ardanowski zwraca uwagę, że potrzeba też zaangażowania premiera. To jest test i na dobre intencje, na obronę polskiej racji stanu, polskiego rolnictwa. Decyzję Komisji Europejskiej w sprawie liberalizacji handlu z Ukrainą mamy poznać w przyszłym tygodniu. Pozostajemy w temacie. W całej Polsce odbywają się protesty rolników. Łącznie obejmują blisko 200 lokalizacji. Najpierw Niemcy. Potem Francja, Rumunia, Grecja i Litwa. Teraz nadszedł czas na Polskę. Łącznie ponad 170 lokalizacji będzie dziś zablokowanych przez rolników. Wśród nich takie miejscowości jak Białystok, Lublin, Poznań i Gdynia. Protestujący domagają się rewizji unijnej wspólnej polityki rolnej. Akcja jest inicjatywą oddolną, nie organizuje jej jedna konkretna organizacja, ale przyłączyć się do niej może każdy. Jako Solidarność przyłączamy się do tych protestów, będzie to protest ogólnokrajowy i zachęcamy wszystkich rolników w Polsce, wszystkie organizacje, by również się przyłączyły. Rolnicy nie zgadzają się na wprowadzenie kolejnych ograniczeń produkcyjnych. Domagają się zmian strategii tzw. Zielonego Ładu, który nakłada dodatkowe wymagania środowiskowe na produkcję. Jeżeli gospodarstwo nie spełnia norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, to nie otrzyma wsparcia finansowego. Przepisy zmniejszają konkurencyjność europejskiego rolnictwa, przyczyniając się do spadku dochodów. To będzie tragedia dla polskich rolników, bo my, jak wiemy, graniczymy tutaj z Ukrainą bezpośrednio, a nie mamy jak gdyby równych warunków produkcji. Tam są zdecydowanie większe gospodarstwa na lepszych ziemiach. Rolnicy po raz kolejny zwracają też uwagę na sposób funkcjonowania wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. Ja się dziwię, że nowy rząd wchodzi jak gdyby do tej samej rzeki. Pamiętamy, co się działo z zwolnionym rynkiem produktów ukraińskich. Jakie to wywołało perturbacje, no i protesty rolników. Utrudnień spodziewamy się między innymi na drodze E77 z Gdańska do Warszawy. Tam zaplanowano blokady w 6 miejscach. Podobnie na drodze S17 z Warszawy do Lublina. Na drodze E67 między Wrocławiem a Ząbkowicami Śląskimi przewidziano protesty w 5 lokalizacjach. Utrudnienia potrwają do późnych godzin popołudniowych. Przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych stawił się dziś były wiceminister aktywów państwowych Tomasz Szczegielniak. Po południu planowane jest przesłuchanie byłego szefa resortu Jacka Sasina. Posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych, jej przewodniczący Dariusz Joński, rozpoczął od przywołania zeznań Artura Sobonia, dla którego domaga się on kary 3000 zł. Będziemy wzywać pana świadka Sobonia tak długo, jak będzie to potrzebne.
I tak długo, aż odpowie na pytania. Przewodniczący Dariusz Joński sięgnął po opinię prawną, by przekazać, że nie pozwoli świadkom odczytywać zeznań z kartek i notatek. A świadkowie będą mogli po nie sięgnąć, ale tylko w takim zakresie, w jakim pozwoli na to komisja. Przedstawienia podstawy prawnej dla takiej decyzji żądał od przewodniczącego poseł Przemysław Czarnek z PiSu. Przepis, który mówił, że nie może korzystać z własnych notatek, nawet co do dat poszczególnych zdarzeń. Przecież to jest skandal. Przed komisją śledczą stawił się Tomasz Szczegiel, były wiceminister aktywów państwowych, już pierwsze jego słowa wywołały emocje. Nie, ale czy pan rozumie, że swobodna wypowiedź nie polega na odczytywaniu z kartki? Czytuję z kartki. Stanowisko przewodniczącego Dariusza Jońskiego poparł Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, co znowu wywołało burzliwą dyskusję. To jest wypowiedź, panie przewodniczący Karnowski, a nie pisemne oświadczenie. W kierunku świadka padały pytania o to, gdzie powstawały projekty, które zlecały Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów korespondencyjnych. W Ministerstwie Aktywów Państwowych nie zostały sporządzone żadne decyzje. A gdzie zostały sporządzone decyzje? Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tomasz Szczegielniak wskazywał, że dokumenty, jakie były wytwarzane w resorcie aktywów państwowych, miały charakter wstępny. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. W imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę Państwu dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.